21 marca w Galerii Okno Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury miało miejsce uroczyste podsumowanie etapu powiatowego lubuskiego konkursu plastycznego ProArte 2023. W momencie, kiedy jest konkurs recytatorski czy piosenki, to artysta młody wychodzi, może się zaprezentować, otrzymać te brawa. Natomiast no, nie wystarczy tylko, że ci młodzi artyści przyślą swoje prace i my ich ocenimy, tylko no, trzeba podsumować, trzeba dać też trochę wskazówek może, ale też podbudować ich talent, to co robią, aby to rosło po prostu coraz mocniej. Też dodatkowo, jeśli wspominamy tutaj o samym konkursie ProArte, myślę, że sama idea konkursu plastycznego, jaki tutaj jest oferowany, jest inna od wszelkich mi znanych niemalże, dlatego że ten etap powiatowy, który jest tutaj przez nas organizowany, to dzieci przysyłają swoje prace, młodzież, nauczyciele, rodzice tych młodych artystów. Natomiast już ten etap wojewódzki, jeżeli dostaną nominację, on jest już organizowany w Zielonej Górze, tam jadą ze swoimi materiałami i tam w czasie 2 godzin na żywo wśród innych rówieśników utalentowanych również tworzą te swoje prace. Jest to fajna konfrontacja tych talentów, możliwości, ale też sprawdzenia, bo niektóre dzieci potrafią swoje prace robić nawet kilkanaście godzin, żeby je wypracować. Jak zobaczymy tutaj na wystawę, to naprawdę widać. I w tym momencie dostają tylko 2 godziny. I to też jest taki sprawdzian, że muszą po prostu dać siebie wszystko i nie każdy też radzi sobie z tą presją czasu. Gospodarza imprezy, dyrektora Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury, pana Przemysława Karga, zapytaliśmy o wartość edukacyjną takich wydarzeń jak ProArte. Generalnie ProArte czy tego typu przeglądy to jest element edukacji kulturalnej, artystycznej, a to jest zawsze dla nas ważne, było, jest i będzie ważne, edukacja kulturalna, bo to ona dzisiaj uwrażliwia nasze społeczeństwo poprzez wrażliwość właśnie tych najmłodszych. Jak Państwo sami mogliście tutaj zauważyć, bardzo dużo prac i przede wszystkim prace na bardzo wysokim poziomie. O tym mówili jurorzy, o tym mówił nasz główny organizator, czyli Regionalne Centrum Animacji Kultury. Powiat Słubicki jest jakby w czołówce tych prac. To trzeba tutaj w tym momencie podziękować wszystkim nauczycielom plastyki. Trzeba podziękować kuratorce pani Annie Panek-Kusz z Galerii Okno, właśnie ze Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury. Ale przede wszystkim podziękowania należą się rodzicom, wychowawcom, tym wszystkim osobom, które wspierają tych najmłodszych, bo to właśnie oni są tymi, którzy na co dzień motywują do tego poświęcenia się artystycznego. Więc z tego miejsca dziękuję wszystkim, którzy wspierają tych najmłodszych artystów. Decyzją Rady Artystycznej w składzie Katarzyna Żok, Anna Łysiak i Patrycja Krzeptowska nominacje do finału wojewódzkiego lubuskiego konkursu plastycznego ProArte 2023 otrzymali. W pierwszej kategorii wiekowej Oskar Raczak, Antonina Zapała i Hanna Słodownik. W drugiej kategorii wiekowej Sebastian Majewski, Pola Klimaszewska, Zofia Stefańska, Iga Kusz i Natalia Mirończuk. W trzeciej kategorii wiekowej Nina Skrzypacz, Zuzanna Kondarewicz, Mirella Piecuch, Gabrysia Grochola i Marysia Sobiegraj. Oraz w czwartej kategorii wiekowej Weronika Witkowska, Adrianna Żelazko, Emilia Kusz i Anna Boberska. Ponadto komisja przyznała 13 wyróżnień. Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszego rozwoju talentu, a nominowanym sukcesów w finale wojewódzkim.